Cześć, witam Was w kolejnym filmie poświęconym zdecentralizowanym finansom, czyli w skrócie DeFi. Trochę tą serię ostatnimi czasy zaniedbałem, ale to z tego względu, że na YouTube wznowił swoją działalność Piotr Misiurek, który konkretnie i w zasadzie w większości o tym pokrywa ten temat. Jego filmy w zakresie DeFi są bardzo dobre, bardzo merytoryczne. Natomiast ja tutaj bardziej będę szedł w stronę technologii i od czasu do czasu jak najbardziej również będę chciał skomentować coś z zakresu DeFi, coś co jeszcze na żadnym naszym polskim kanale YouTube się do tej pory nie pojawiło. Także tym razem chciałbym parę słów powiedzieć trochę o zdecentralizowanej giełdzie DYDX. Może taka spolszczona nazwa DYDX, która będzie łatwiejsza przynajmniej dla mnie do wymawiania podczas opowiadania o tym projekcie. I tak naprawdę co tutaj chciałem zauważyć, to to, iż ta giełda naprawdę spełnia większość moich kryteriów co do tego, jak tak naprawdę wyobrażam sobie funkcjonowanie zdecentralizowanej giełdy w przyszłości. Myślę, że ta giełda idzie jak najbardziej w dobrym kierunku. Parę słów może, giełda ta jest założona przez osoby, które współpracowały przy Coinbase. Jest to giełda typu non-custodial, czyli tak naprawdę my jesteśmy cały czas właścicielami środków, które jedynie poprzez giełdę wymieniamy z innymi uczestnikami rynku tej giełdy. Giełda jest typu open source, czyli wszystko jest otwarto-źródłowe. Można to sobie przeanalizować, można sprawdzać, można weryfikować to, czy zapewnienia autorów, zapewnienia firmy stojącej za giełdą tak naprawdę pokrywają się z tym, co rzeczywiście jest realizowane wewnątrz po stronie serwerów. Giełda ta zyskuje również na popularności, jeśli chodzi o serwis DeFi Pulse. To znaczy, że cały czas trend odnośnie ulokowanych środków na tej giełdzie jest wzrostowy, co według mnie świadczy o coraz większej popularności tej giełdy. Giełda ta w ostatnim czasie również przeszła dwa audyty bezpieczeństwa prowadzone przez dwie niezależne od siebie i niezależne od giełdy firmy audytowe, co myślę, że tym bardziej poświadcza na tyle, ile oczywiście można w dzisiejszych czasach pewność co do korzystania z tej giełdy. Dodatkowo uważam, że giełda ta ma bardzo ciekawy, przyjemny interfejs użytkownika. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka, jak dla mnie, praktycznie nie do odróżnienia, jeśli porównując to do scentralizowanej giełdy. Co ciekawe, giełda ta oferuje funkcjonalność tak zwaną Isolated Margin, gdzie część naszych środków możemy właśnie obstawić z dźwignią, a część zostawić nieruszoną. Także również bardzo ciekawa funkcjonalność. Oczywiście opcje typu lending, czyli pożyczamy komuś, borrow, czyli pożyczamy od kogoś w zależności od naszych potrzeb na tej giełdzie, również są dostępne, czyli mam tutaj kilka opcji, jeśli chodzi o zakres możliwych funkcjonalności typowej giełdy, typowego serwisu DeFi. Co tak naprawdę jednak przykuwa tutaj moją uwagę, to przede wszystkim otwarty kod źródłowy, jak i możliwość natywna, w zasadzie, że tak pozwolę sobie określić, konstruowania botów tradingowych, jak i botów zapewniających liquidity, czyli tak powiedzmy po polsku płynność na giełdzie. Dzięki temu mamy tutaj bardzo ciekawy scenariusz. Bardzo ciekawy scenariusz w zasadzie buduje się przed nami, gdzie z jednej strony możemy być uczestnikami rynku, możemy być po stronie maker, jak i po stronie taker, gdzie te opłaty są naprawdę bardzo niskie, jak i również możemy zarabiać na zasadzie dostarczania płynności do tej giełdy i to również w sposób zautomatyzowany, sterowany przez bota, którego przykładowa implementacja nawet również jest dostępna na GitHubie tej organizacji właśnie DYDX Protocol. Bot ten nazywa się Liquidator
i również można sobie go stąd pobrać, używać i testować. Oczywiście wcześniej zapoznając się tak naprawdę z tym, w jaki sposób ta giełda działa i w jaki sposób można te mechanizmy wykorzystać. Także myślę, że niezwykle ciekawy temat. I tak jak wcześniej wspomniałem, giełda ta naprawdę wychodzi frontem do programistów, do osób właśnie budujących zautomatyzowane rozwiązania wchodzące w interakcje z giełdą. Może już nawet by to podpiąć pod HFT, pod tak zwany High Frequency Trading. Oczywiście w domenie zdecentralizowanej giełdy, gdzie te płynności jeszcze nie są tak duże, może to brzmieć trochę dziwnie. Niemniej jednak pamiętajmy, że tutaj również możemy sterować tą płynnością w sposób zautomatyzowany poprzez właśnie tego bota i funkcjonalność, którą ta giełda nam udostępnia. Także tutaj naprawdę szereg ciekawych możliwości. Myślę, że każdy tutaj z fanów z giełd, kryptowalut, a zwłaszcza zdecentralizowanych rozwiązań, bo tak naprawdę będąc zwolennikami zdecentralizowanych protokołów, powinniśmy wszyscy w miarę upływu czasu i rozwoju tych technologii, wydaje mi się, przenosić się na zdecentralizowane rozwiązania. Ta giełda również nie posiada swojego natywnego tokenu na ten moment, co jeśli o mnie chodzi, również jest plusem dla tego rozwiązania. Także zapraszam do samodzielnego zapoznania się z tym produktem, przetestowania właśnie takiego zdecentralizowanego rozwiązania, gdzie nie jest potrzebne żadne KYC, żadne AML. Także nie musimy tak naprawdę tej poza połączeniem się z giełdą poprzez na przykład MetaMask i zintegrowania swojego adresu będącego też już właśnie w MetaMasku z giełdą podawać żadnych dodatkowych danych, które umożliwiałyby w jakiś sposób naszą identyfikację. Także dziękuję, zapraszam do zapoznania się z tą giełdą i zgłaszania swoich właśnie opinii w komentarzach. Cześć!